z Tajwanem. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witam państwa. Uspokajające informacje napływają z Chin. Potwierdza pani, że spada ilość zachorowań w Chinach? Ja bym była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o te informacje, które przekazują nam Chiny. Należy pamiętać, że od samego początku wybuchu tej pandemii Chiny kłamały w tej kwestii. Co więcej, no w ogóle zataiły informacje, że u nich w kraju rozwija się wirus przynajmniej przez 1,5 miesiąca. Dziś już wiele krajów mówi o tym, że gdyby Chiny na początku stycznia podniosły alarm, zgodziły się na wpuszczenie międzynarodowych ekspertów, to być może tego wirusa można byłoby ograniczyć tylko do może nie samego miasta Wuhan, ale prowincji Hubei. Mamy liczne informacje i dane, nawet dokumenty, które wyciekły z władz chińskich, które mówią, że informacje, jakie władze chińskie podawały na temat przypadków zachorowań i przypadków śmiertelnych, były nieprawdziwe. Te prawdziwe są prawdopodobnie 5 razy do 10 razy więcej. Być może w tej chwili jest mniejsza liczba zachorowań, ale też wielu ekspertów ostrzega, że może dojść do tak zwanej drugiej fali, to znaczy wtedy, kiedy większość Chińczyków wróci już do zakładów pracy, może się niestety dojść ponownie do dużego zachorowania. Także do tych danych chińskich podchodziłabym z dużą rezerwą. Jeżeli coś pozytywnego z tej tragedii, która się teraz dzieje w wielu państwach, powinno wyjść, no to między innymi to, że nie powinniśmy ufać temu, co mówi nam władza komunistyczna. A co mówi władza niekomunistyczna na Tajwanie? Na Tajwanie oczywiście są przypadki i jest to bardzo, to zakażenie, ten wirus jest uważany oczywiście za coś bardzo poważnego, ale myślę, że ciekawe jest to, co dzieje się w tej chwili a propos przeglądu prasy europejskiej. To, o czym się teraz pisze w Europie, w mediach angielskojęzycznych, niemiecko-francuskojęzycznych, a także włoskich, to znaczy o tym, że jest taki kraj, który większość tych krajów, o których media o nim teraz piszą, nie uznają, który nie jest członkiem Światowej Organizacji Zdrowia, a sobie całkiem nieźle poradził i radzi z koronawirusem. To jest Tajwan. Na Tajwanie na dziś mamy 49 przypadków zachorowań, 20 wyleczonych. Pierwszy przypadek miał miejsce 21 stycznia, no więc ta zachorowalność jest, no, trwa dość długo, ale przypadków jest naprawdę niewiele. I teraz wiele krajów, wiele mediów na ten temat pisze i przygląda się, jak to jest możliwe, że Tajwan mógł sobie tak dobrze z tym poradzić, a wiele państw w Europie na przykład dziś sobie z tym nie radzi. Pierwszym takim powodem jest to, że Tajwan miał już doświadczenie. W 2003 tutaj wyspę dotknął SARS, zmarło wtedy ponad 70 Tajwańczyków. Tajwańczycy wysunęli z tego nauczkę i bardzo szybko się przygotowali. Bardzo szybko też zaczęli działać. Kiedy Chiny Ludowe poinformowały Światową Organizację Zdrowia 31 grudnia zeszłego roku, że krąży u nich w kraju jakiś wirus, to już wtedy Tajwańczycy wprowadzili zwiększoną kontrolę na swoich granicach. Później też były i różnego rodzaju inne restrykcje, między innymi zastopowano przyloty z Wuhan, ograniczono liczbę Chińczyków przybywających na Tajwan. Bardzo szybko też Tajwan przejął kontrolę nad materiałami, które dziś można nazwać strategicznymi, to znaczy maseczkami i płynami do dezynfekcji. Jest ich reglamentacja, jest zakaz eksportu, ale i jednocześnie bardzo szybko zwiększono ich produkcję i dziś już mówi się, że Tajwan w przyszłym tygodniu będzie mógł niektóre z tych produktów eksportować. Myślę, że tak bardzo ważnym elementem i tym, co odróżnia Tajwan od Chin, to jest jednak taka otwartość informacji i transparentność. Od razu tutaj mieliśmy pełne informacje w mediach, rząd codziennie organizował po kilka konferencji i informował. To jest to, co odróżnia Tajwan. Jest to wręcz różnica cywilizacyjna. Na Chinach były informacje ukrywane przez dłuższy czas, 1,5 miesiąca nie mówiono w ogóle o tym, że wirus krąży. Że to jest coś, co odróżnia. No i myślę, że takie duże zdyscyplinowanie Tajwańczyków, oni jednak od samego początku wiedzieli, że jest to coś poważnego i starali się każdy na swój własny sposób jakoś się przed tym chronić. Nie było dyskusji, czy to grypa, czy nie grypa. Wiedziano, że to jest poważne. Trzeba, nie było dyskusji też, czy nosić maski, czy nie. Po prostu w miejscach, w których jest dużo ludzi, w szpitalach, w klinikach, w sklepach, te maski się nosi. Także to są mniej więcej takie czynniki, które doprowadziły do tego, że Tajwan rzeczywiście może być przykładem dziś dla całego świata, jak sobie radzić z takimi
pandemiami. Ale co, czy zamknięto szkoły, zamknięto restauracje, kina? Tak, był taki moment, kiedy tutaj akurat był chiński Nowy Rok i po prostu te szkoły na prawie okres dłuższy, o 2 tygodnie zamknięto. Już w tej chwili te szkoły normalnie funkcjonują. Restauracje ani kin nie zamknięto. Nie ma takiego przykazu władzy, żeby nie organizować masowych imprez, ale sami organizatorzy często te imprezy odwołują, bo jest takie ogólnie nastawienie mediów, które mówią, że organizowanie takich imprez jest niebezpieczne i z reguły Tajwańczycy sami na organizatorach wymuszają to, aby takie imprezy odwoływać. Dziś życie tutaj na wyspie wygląda całkiem normalnie. Nie możemy chodzić do sklepów, do restauracji, szkoły działają i nie ma jakiejkolwiek paniki na wyspie. Samoloty z Europy mogą lądować na lotniskach w Tajwanie? Tak, mogą lądować, tylko cudzoziemcy, którzy w ostatnich 2 tygodniach byli w Chinach, nie są wpuszczani na wyspę. Ludzie normalnie chodzą do pracy? Tak, normalnie wszyscy pracują, chodzą do pracy, życie toczy się normalnie. Czy jest jakaś informacja, którą warto się podzielić z słuchaczami Poranka Wnet, która jest w tej prasie chińskojęzycznej? Znaczy ja myślę, że to, co na czym powinniśmy teraz zwrócić uwagę, o czym dużo piszą w Chinach i będą, i jest to widać teraz przenoszone na cały świat, no to jest właśnie próba takiego przedstawienia chińskiego modelu walki z epidemią jako sukces, że przypisania, to jest to kampania, która teraz będzie docierać, widzimy w Włoszech, ona jest bardzo silna, że Chiny sobie poradziły z epidemią i teraz mogą pomóc nam. We Włoszech wiemy, że wysyłają sprzęt medyczny. Mój znajomy, chiński dysydent Cao Changqing, bardzo dobrze to przedstawił. No, stwierdził, że wiele z tego sprzętu, na przykład respiratory, brakuje w Chinach. Chińczycy są w stanie, władze chińskie są w stanie poświęcić życie swoich własnych obywateli po to, żeby wykorzystać to, co się dzieje w tej chwili w Europie, no, do takiego stworzenia lepszego wizerunku z kraju, który jest głównym powodem tego, co się w tej chwili dzieje, stworzyć taki wizerunek kraju, który może zaoferować jakiekolwiek rozwiązanie. Myślę, że jest taki dobry moment, żebyśmy się tej chińskiej propagandzie rzekomego sukcesu tego kraju w walki z wirusem, kraju, który jest jednak odpowiedzialny za tę pandemię, żebyśmy się tej propagandzie nie poddali. A czy propagandą jest stwierdzenie, że 60% małych firm i 95% dużych firm wróciło w Chinach do pracy? Bardzo możliwe. Z 500 największych zakładów 97% jest otwartych. Należy mówić, jest otwartych. Teraz trzeba zwrócić uwagę, ile ludzi w tych zakładach wróciło do pracy. Z tych 97% największych zakładów otwartych w Chinach do pracy wróciło około 60% załogi, a produkcja ruszyła około w 59%. Także mamy coraz więcej firm otwieranych, ale to nie znaczy, że wszyscy pracownicy w nich wrócili do pracy i że produkcja ruszyła pełną parą. A czy Chińczycy wstępnie już policzyli straty gospodarcze? Nie ma jeszcze takich informacji. Myślę, że na pewno nie poznamy prawdziwych strat. Widzimy, że wszystko raczej wskazuje na to, że wzrost gospodarczy będzie co najmniej zerowy, jeżeli chodzi o pierwszy kwartał. Chińskie media jakiś czas temu mówiły, że kwiecień, maj to będą takie miesiące, kiedy ta gospodarka to nadrobi, ale raczej nic na to nie wskazuje. Widzimy, że wiele takich bardzo ważnych dla Chin przemysłów, między innymi samochodowy, w tej chwili działa w 40%. Także to rozruszenie gospodarki, powrót do 100%, to nie należy oczekiwać, że może nastąpić nawet w pierwszej połowie tego roku. A może nie nastąpi nigdy. Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Tajwanu. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Hanna Shen.